O kurde! Cześć, siemanko, z tej strony Kuba Gritner, a dzisiaj chciałbym wam pokazać Szczyrk Enduro Trails. Na dole mamy parking, sklep i wypożyczalnię, możemy sobie także kupić karnet na wyciąg, natomiast ja polecam kupować przez internet, mamy wtedy dychę taniej. Pierwszy wyciąg gondolowy, do którego wchodzą po dwa rowery, prowadzi nas na Halę Skrzyczeńską. Stamtąd rozpoczynają się już dwie trasy. Czerwona trasa Otik i niebieska trasa Hip Hopa Flow, ale możemy także wjechać wyciągiem kanapowym na Zbójnicką Kopę. Na górze ponownie mamy dwie opcje do wyboru, możemy zjechać czerwoną trasą Zbój, bądź niebieską trasą Hip Hopa R. Zacznę od tej niebieskiej. Dobra, ciśniemy. Hip Hopa R na pewno nie jest trasą do nauki latania. Mamy tutaj długie stoliki, aczkolwiek z bardzo wąskimi lądowaniami. Trzeba wiedzieć, co się robi, żeby spokojnie i bezpiecznie sobie wylądować. Trasa jest mało intuicyjna. Trzeba przejechać nią 2-3 razy, żeby poznać, jaka jest potrzebna prędkość, na jakie wybicie, co trzeba lecieć, co trzeba raczej hamować. Myślę, że będzie to ciekawa sprawa dla osób zaawansowanych, bo średnio zaawansowanych jest parę ciekawych wybić. Natomiast osoby początkujące, tak jak już mówiłem, muszą spokojnie do tego podejść i przejechać jeden, drugi raz, żeby zobaczyć, ogarnąć, o co w niej chodzi. Na jednej sekcji właśnie trwała wycinka, była ona zamknięta. Mam nadzieję, gdy przyjadę kolejnym razem, wszystko będzie już otwarte. Ostatnia część trasy zawiera dwa dosyć duże stoliki. Są one bardzo przyjemne, długie, z szerokimi lądowaniami. W miarę z każdym zjazdem można coraz bardziej, coraz szybciej na nie najeżdżać, lecieć coraz dalej, aż w końcu za którymś razem się spokojnie doleci i jest naprawdę mega przyjemnie. Ale już spoko. Z Hip Hopa R to by było na tyle. Kolejna trasa to już jest Hip Hopa Flow. Dla mnie są to dwie kompletnie różne trasy. Po pierwsze, na Hip Hopie R mamy zdecydowanie większe bandy, które pozwalają nam się spokojnie rozpędzić. Natomiast Hip Hopa Flow, większość zakrętów jest o dosyć niskim profilu, mam dosyć małe bandy i szczerze mówiąc, ciężko się dosyć na nich utrzymuje swoją prędkość. Mamy tam też dosyć dużo, dosyć dziwnych stolików, na które ciężko jest najechać z odpowiednią prędkością, żeby je wybić i w ogóle dolecieć.
Niektóre bandy, tak jak ta, są w dosyć słabym stanie, są na nich duże wyrwy, trzeba przyhamować przed nimi, nieprzyjemnie się je jeździ. Dla mnie najprzyjemniejszą częścią trasy jest dolna sekcja w lesie, która przypomina połączenie Twistera z rock'n'rollem. Trasa kończy się tuż przy parkingu. Kolejną trasą, którą chciałbym omówić, jest Zbój. Dla mnie jest to trasa pomiędzy czarną a czerwoną. Posiada ona początkowo dosyć strome fragmenty, fajne ścianki. Później mamy moment, w którym jest wypłaszczenie. W dniu, w którym tam byłem, niestety na całej trasie było ogromne, było to bardzo ciężko się tym jechało, spowalniało to bardzo dużo, trzeba było trochę dokorbić, trochę gdzieś przejść po tym błocie, nie za przyjemna trasa, przynajmniej na tamten dzień. Na koniec moja ulubiona trasa, czyli Otik. Myślę, że jest to bikeparkowe enduro chyba w najlepszym wydaniu. Dużo tropów, trasa jest dosyć szybka, nie trzeba specjalnie korbić, żeby coś przejechać. Fajne ścianki, jest dużo momentów, które wymagają jednak skupienia i techniki. Bardzo przyjemna trasa, z chęcią na nią jeszcze raz wrócę. Spokojnie. Thank you.
nie. Jedyne co powiedziałbym, co jest do poprawy, to ten fragment trasy, gdzie mamy półmetrowy drop, zakręt bez bandy. Kompletnie nie rozumiem jego istnienia. Trasa, na którą chcę jeszcze parę razy w tym roku wrócić, chcę się na niej sprawdzić, zobaczyć jak poprawiłem swój skill. Myślę, że jest to idealna trasa do badania poprawy moich umiejętności. Moja ulubiona k***a sekcja. Ta trasa nie kończy się bezpośrednio pod wyciągiem. Trzeba kawałek przejechać asfaltową drogą, żeby ponownie dotrzeć do parkingu. Z mojej strony to by było na tyle. Jeśli spodobał wam się ten odcinek, to zostawcie jakiś fajny komentarz. Tymczasem łapcie zajawę, wskakujcie na rower. Na razie.